Cześć, tu Honorata Skarbek. Oglądacie nowy odcinek programu To Ciekawe. Z moją płytą. No to zobaczmy, co tam ciekawego w nowościach. Bartosz Kańtoch, zapraszam. A zaczynamy od literatury. Jak przyznaje autorka Magda Gessler, wybór miejsc do tego mini przewodnika był subiektywny i emocjonalny. Na zdjęciach wszystko rzeczywiście wygląda cudnie. A jak jest w rzeczywistości? Jeśli uda Wam się odwiedzić 151 miejsc, dajcie znać, jak przetrwał to Wasz budżet domowy i żołądek. Spostrzegawczy czytelnicy zwrócą zapewne uwagę na naklejki znajdujące się na tych dwóch regałach z napisem minus 25%, a miłośnicy sensacji i kryminałów zrobią z tą informacją pożytek i sięgną po jedną z książek. Czy wracając wspomnieniami do wydarzeń sprzed 71 lat, uświadamiamy sobie, jak dramatyczne sceny rozgrywały się na ulicach powstańczej Warszawy? Przed rocznicą godziny W warto wrócić do serialu Czas honoru, powstanie. Karate Cardio. Kto częściej sięga po takie produkcje, kobiety czy mężczyźni? Jak czytamy w najnowszym tomie Kultury, to zestaw ćwiczeń Anny Lewandowskiej, który nie tylko poprawia kondycję, ale także samopoczucie i modeluje sylwetkę. Trwają wakacje, ludzie na urlopach, pieniędzy nie zarabiają, dlatego niższe ceny mają także wybrane płyty kultowych zespołów. A to dobry pomysł na przykład na prezent. A teraz czas na Puzzle, czyli dzisiejszy gość o swojej nowej płycie. Kochani, na płycie Puzzle możecie znaleźć 11 numerów, które były tworzone przez mniej więcej 2 lata, przez ostatnie 2 lata. Mogliście usłyszeć już piosenki singlowe, czyli piosenkę GPS, Naga oraz Damy Radę. Powstał do nich teledyski, mam nadzieję, że oglądaliście, jak nie, to zapraszam do sprawdzenia. Prezentuje się następująco, to jest tył. Oraz zrobię Wam taki unboxing live, bo wydaje mi się, że poligrafia jest całkiem ciekawa. Wygląda następująco. Mam nadzieję, że nie widzicie do końca ostro, zobaczycie ostrze, jak dopiero zakupicie swój egzemplarz. Zapraszam serdecznie. Honorata jeszcze do nas wróci, a teraz przechodzimy do gier. Za dnia budujemy perfekcyjne patio. Po południu wybieramy się do spa, żeby wieczorem zorganizować wytworne przyjęcie. Tak wygląda typowy dzień Polaka, grającego w The Sims 4 zestaw. Chyba chciał kupić płytę. A teraz na Waszych ekranach kolorowe, geometryczne wzory, czyli zobaczcie, jak wygląda nowa kolekcja przyborów szkolno-biurowych. Macie wyobraźnię przestrzenną? To jeszcze ciekawa atrakcja dla miłośników piłki nożnej i puzzli 3D. Takie stadiony jak Old Trafford czy Camp Nou mogą stanąć w Waszym pokoju. Potrzeba jednak trochę wytrwałości i wolnego czasu. Miałam okazję współpracować z wieloma utalentowanymi ludźmi. Były to osoby, które pomagały mi w pisaniu tekstów, były to osoby, które produkowały muzykę i naprawdę stworzyliśmy bardzo fajny team, który całościowo stworzył układankę właśnie tak jak ta płyta, bo każdy z nas był częścią puzzli, tak samo jak każdy osobny numer na tej płycie, stąd też ta nazwa, także polecam Wam serdecznie sprawdzić. Na koniec jeszcze rozwiązanie konkursu sprzed 2 tygodni. U dołu ekranu wyświetlają się laureaci, a po mojej lewej stronie teraz pojawiły się wydarzenia, które w najbliższych dniach odbędą się w salonach Empiku w całej Polsce. My widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia.